A to jest droga. Jest plazawa w Cimechowie dla dzieci. Tam jest siatka dziurawa. Dzieci sobie nogi kaleczą. Tam trochę by trzeba ten plac wyposażyć tym dzieciom. Bo tam jest tragedia, co się robi. Piasku tam jest bardzo mało, nie ma. Słupki stoją, te drabinki są drewniane, dół jest betonem zalany, ale tam w ogóle nie ma piasku, ten beton jest wszystko na wierzchu. Ta siatka jest taka też dziurawa, że po prostu tam się robi co chce. To porobić. Szanowni Państwo, dzisiaj akurat byliśmy na tym placu zabaw w Panu Sakowskim. Jeżeli chodzi o urządzenia, będzie ten plac doposażony, również ten plac tutaj przy boisku. Natomiast jeżeli chodzi o ogrodzenie, to musicie mieć Państwo świadomość, że firma, która wykonała to ogrodzenie, ona nie dostała pieniędzy za wykonanie tego ogrodzenia, bo po prostu ono było źle wykonane. I teraz pytanie, czy to ogrodzenie przebudować? Ale nie, no to nie, no okej, okay, w porządku, słuchajcie, ja se notuję to, że firma nie dostała, bo tak zrobiła, jak zrobiła. Ale okej, przyjmuję, no nie może być dziury w ogrodzeniu, okej, okay, będzie to naprawione. Jeszcze do Pani tak? Tutaj taka wiadomość, że tam jest również przewidziana piaskownica. Ale tu na dole, tu mówimy o... Na dole. Tak. I tam jest również przewidziana piaskownica. Nie ma nic. I ma być uzupełnione przez piasek. W zeszłym roku przewieźliście piasek i w tym roku, no nie wiem, czy zginął. Co się stało z tym piaskiem? Nie wiem, Kolego Stefanie, tam będzie teraz tyle urządzeń, że nie trzeba będzie siedzieć, tylko ćwiczyć. No. Ale to jest O, tam jest szambo. Słuchajcie, najważniejsze, że mamy nadzieję na drogę. Teraz stawku, wiecie, że nie jest wystarczający, bo nie gmina jest właścicielem stawku. Ale jest tam, że szamba leci do stawku. Ale akurat Straż Miejska była tydzień temu czy dwa kontrolować i nie wiem na jakim etapie, jak to się skończyło, ale podobno były te dowody wywozu. Że do stawku jest woda, wiecie, jak to jest szambo, tam jest puszczane? No przecież jeżeli się idzie, i czuć całe szambo. Dobra. I tu wywołaliście ciekawy, bardzo dobry temat. Cały czas temat się dziwię, że on tak późno wyszedł. Droga nam uciekła. Szanowni Państwo, nie, wiecie dobrze, bo przecież też to Was dotyczy. Płacicie już więcej za metr sześcienny wywozu szamba niż miasto. Tak? Nasz szambo jest gorsze. Nie. Ale wie pan co, już nie. I teraz tak, oczywiście jeszcze dzisiaj rozmawiałem z prezesem, tak? I prezes, ja powiedziałem prezesowi, że jakby ten aspekt ekologii jest ważniejszy, tak? Niż kasa i ten pieniądz. Bo co zauważamy, słuchajcie, i to się potwierdziło, co mieliśmy sygnały, mniej ścieków jest dowożonych na oczyszczalnię. Dlaczego? Bo obce gminy przyjeżdżają, panie burmistrzu, coś trzeba zrobić. No, ale to nie tylko to. To nie tylko to, ale to, co tu mówisz. Stawek, las, tak? Nie, słuchajcie, mamy sygnały, Straż Miejska odbiera te sygnały. I to trzeba naprawdę zweryfikować, prezes to weryfikuje. Ale oczywiście, no jakby nie chcę tutaj, bo nie dotyczy to jeszcze Ćmachowa, tak? Ale pomysł też mamy taki z prezesem, słuchajcie, że docelowo musimy budować takie wielkie zbiorniki. Tam zaczniemy, gdzie jest ta największa zagęszczenie, zabudowa, tak? I tam musimy, słuchajcie, żeby ograniczyć te koszty, bo dzisiaj, słuchajcie, na przykład do takiego Wartosławia jedzie beczka, nie, do jednego i wraca ta beczka. Nie? Jeżeli jest pełna, to jest dobrze. A jak jeszcze ma tam dwóch, trzech, to jeszcze pół biedy, tak? Ale ten człowiek płaci tak, jakby to był do niego jechało, nie? Bo inaczej przedsiębiorstwo tego nie skalkuluje, słuchajcie. I jaki jest kierunek? Nie budowanie oczyszczalni, tak? Bo nie damy rady.
ale będziemy, zastanawiamy się i teraz on cały czas tam myślą o przedsiębiorstwie nad takimi zbiornikami, tak, bezodpływowymi, większymi, gdzie podjedzie większy samochód, tak, i wtedy te domy, które będą w tej zwartej zabudowie, będą po prostu podłączone do tej, pod jeden zbiornik, tak? I to jest też, no, ale też rzucam dlatego, że słuchajcie, no po dyskusję, jak macie, ale ja uważam, że to też jest kierunek... A jak to będzie rozliczane? Jak za kanalizację w mieście. Tak jak z wodą, tak? Woda, słuchajcie, woda dzisiaj, dostarczanie wody na tereny wiejskie oczywiście kosztuje więcej niż na miejskie, ale cena jest ta sama. I tak samo chciałbym, żeby to funkcjonowało, czyli żeby cena była ta sama dla miasta za odprowadzenie ścieków, tak samo na, dla wsi. Oczywiście wszędzie tego, słuchajcie, nie zrobimy, tak? Tak jak mówię, zwarta zabudowa, jest to analizowane i w tym kierunku musimy iść, tak? I to dziękuję, że ktoś mi tutaj przypomniał. A jeśli chodzi o mapę, która została stworzona, wywóz ścieków i przez przedsiębiorstwa komunalne, czy ona może być w jakiś sposób skorygowana? My jako Ćmachówko jesteśmy traktowani jako miejscowość do 15 km, gdzie na przykład ja mam 10,3. Brakuje mi kilku metrów do Starego Miasta, gdzie byłabym w innej strefie. Może korekta mapy jest dobrym pomysłem? Słuchajcie, jak aż tak nie chcę wchodzić prezesowi w to ustalanie, no on to, słuchajcie, w jakiś sposób skalkulował i no zawsze będzie problem, nie? Bo jak zrobimy do 10, do tam, ale do tam jest ilu, do 10, do 15. No to ktoś powie, no a tak, a ja jestem znowu w tej strefie do 5, ja nie znam, nie wiem, jakie tam są strefy, tak? I to jest też prawda, że słuchajcie, ja to też prezesowi powiedziałem i jak mnie nie wierzysz, to zadzwoń do Sierakowa, do Chrzybska, tak? Tak, że... Tak, że słuchajcie, oni wchodzą na ten rynek przyjeżdżają. I przyjeżdżają, ale to pół biedy, słuchajcie, tak, jeśli ludzie, to jest ważne, żeby ludzie nie pompowali ścieków, słuchajcie, gdzieś tam do rowów, do tego. A niestety ja mam taką obawę, że w tym spadku dowodzonych ścieków też jest jakiś procent, słuchajcie, gdzie te ścieki są pod osłoną nocy, żeby nie powiedzieć wieczora. Ja tutaj koleżanka ma rację, bo na przykład końcówka Marianowa i Wierzchoci, to na beczce jest 100 zł różnicy. No właśnie. Tak. Bo tutaj ta strefa nie idzie kilometrówki zastosować. To jest, może to kilometrówka byłaby lepsza, bo dla mnie 300 metrów, a 100 zł. Analizuj to, dajmy mu czas, myślę, że gdzieś tam na... Do lipca musi prezes nas poinformować, jaki jest efekt tej pracy i tej analizy. Czy wszystko, czy jeszcze coś? Nie, panie burmistrzu, ostatnia rzecz, taka kropeczka na dym. Dużo sobie naobiecywaliśmy, oprócz tego, że ta droga, to mówiliśmy jeszcze, wpadło po drodze dużo takich drobniejszych rzeczy, typu piasek, ławeczka, znak na naszej drodze, który nie musi czekać na asfalt, tak? Kiedy? Co kiedy? No kiedy będzie piasek, ławeczka, znak, tak realnie, procedury i tak dalej, kiedy możemy się tego spodziewać? Na rok. Place zabaw w tym roku. Gdzie pan będzie? Bo tutaj zostały kumulowane również pieniądze. Bo dla nas się liczy czas, mówiliśmy o tym, że strasznie cierpimy przez to, że przejeżdżają tak. No ja nawet nie wiem, kto przejeżdżał, bo to nie widać. Proszę pani. Nie dyskutujmy już, czy są, czy nie są. Pan burmistrz obiecał znak, więc ma chyba prawo zapytać, kiedy możemy się go spodziewać. Dlatego już pani tłumaczę, że procedura postawienia znaku to nie jest, że dzisiaj zamawiamy i znak stawiamy. Musimy zrobić zmianę organizacji ruchu. To trzeba uzgodnić z policją, z komisją tam jakąś w powiecie, tak? Te papierowe sprawy... Ja bardzo przepraszam, panie burmistrzu, ale ja doskonale pamiętam, jak pan powiedział, że to jest bardzo błaha sprawa i to się szybko da zrobić. Tak pan powiedział. Finansowo jest to błaha sprawa. Ja nie powiedziałem, czy to się... proszę mnie nie łapać za słówka, czy to jest... Ja jeszcze raz tłumaczę, że postawienie znaku, lampy nawet, tak? To uwierzcie mi, że to przedłuża się. No nie powiem pani, mam nadzieję, że w ciągu miesiąca, dwóch powinien ten znak stanąć. Tylko proszę nie mieć do nas pretensji, jak będzie pani miała znak, że oni dalej jadą 80 km na godzinę. Tak? Nie wszyscy, tak? Dobrze? Na pewno tak. Dobrze będzie.
To są też pani pieniądze, nie? To są też pani pieniądze. Na ten znak będziemy wydawać również pieniądze pani. Nie siedzi raz. Co do placu zabaw i połatania siatek do więzienia piasku, tam jest, to jest kwestia tam do miesiąca, tak? Tu nie ma jakiegoś problemu. Nie, ale doposażenie placu zabaw, panie mówimy, że jest więcej. Ale nie, ale panie Janusz, kolego, będzie piasek i siatka. To jest, żebyście państwo mieli taką świadomość, że uzupełnienie urządzeń na placu zabaw to jest tak samo, jakbyście państwo starali się pozwolenie na budowę na dom jednorodzinny. Też musimy, słuchajcie, wystąpić o to. Ja nie mówię, że to jutro ma być, tylko po prostu, żeby było to zrobione. Na sobotę ma być gotowe. To jest sprawa związana z wyborami. Nie musi być metro. Większość z państwa nie chodzicie na zebrania wiejskie, na których będziemy fundusze tutaj sołeckie. I po prostu te fundusze, które jakby znowu otrzymuje z budżetu gminy, zostały kumulowane przez 2-3 lata po to, żeby doposażyć obydwa place zabaw, po to, żeby to w miarę równo wyglądało, żeby nie było jakichś zastrzeżeń, że tu jest coś lepsze, tu gorsze i tak dalej. Także obydwa place zabaw mają być doposażone. Nie wiem, czy to będzie na wakacje, ale no mam nadzieję, że... Ale jak w październiku, to już nie potrzeba, panie sołtysie. No, ja też jestem rozgoryczony, ale mam nadzieję, że będzie to możliwie wcześniej. Ale, musicie zrozumieć jedną rzecz, że my nie mamy jednego sołectwa Ćmachowo. Tak. No ja rozumiem. Tylko to jest gmina, która ma 300 km kwadratowych. To jest największa gmina w powiecie. Tak? Uwierzcie mi, że jak my chcemy zrobić, doposażyć place zabaw, to musimy zebrać wszystkie urządzenia w placu zabaw, żeby nie było zarzutu, że rozbijamy zamówienia, bo to znowu są procedury. Słuchajcie, ustawa o zamówieniach publicznych jest prawem, które najczęściej w Polsce się zmienia. I my musimy tego prawa przestrzegać, słuchajcie. I ja wiem, że państwu z pozycji mieszkańca się wydaje, że wszystko jest proste, bo w domu na ogródku postawię huśtawkę, postawię tam piasek, przywiozę, tak? A my musimy, słuchajcie, tak, zrobić projekt na tą huśtawkę. Ona musi mieć atesty, tak? My musimy zrobić postępowanie na całość, tak? Panie burmistrzu, przepraszam bardzo, ja akurat ustawę prawo zamówień publicznych mam w jednym paluszku, bo się nią zajmuję i tam jest granica 30 tysięcy euro. Ławeczka kosztuje 30 tysięcy euro i trzeba na nią robić procedurę. Pani mnie słucha. Ja mówię, że gmina zamawia całościowo, tak? My nie zamawiamy jednej ławki na Ćmachowo, tylko mamy inne sołectwa, zbieramy to wszystko w jedno i wtedy ustalamy, czy przekraczamy ten próg, czy go nie przekraczamy. A czy ma pani, a gdzie pani pracuje? Przepraszam, tak z ciekawości zapytam. W zakładzie karnym. Gdzie? W zakładzie karnym. W zakładzie karnym. I macie tam regulamin do 30 tysięcy. Oczywiście podzielone na 10 brutto wartość środka trwała. No widzi pani, nie tylko 30 tysięcy brutto, ale też na przykład jest wymagane, kontrole na przykład od nas wymagają, słuchajcie, żebyśmy jeszcze to rozdrabniali, tak? Żebyśmy jeszcze bardziej schodzili w dół z tymi programami i robili postępowania, i robili, ogłaszali na platformach, tak? Bo też się to wszystko zmienia. Także no, cieszę się, że pani rozumie, że te procedury naprawdę są skomplikowane u was i u nas, bo działamy właśnie według tego samego prawa. Szanowni państwo, czasy się zmieniły. Jeszcze kilka lat wstecz jakieś bramki spawaliśmy. Jakieś urządzenia były montowane przez nas na placach zabaw. Teraz nie możemy środków sołeckich przeznaczać na urządzenia, które będą montowane na placach zabaw. Również na jakieś inne. Mieliśmy przypadek w parku w Ćmowie, że dziewczynka złamała obydwie ręce. Przewróciła się bramka. Potem nie było nikogo, kto by się przyznał, kto te bramki tam postawił. Prawda? Tak, na szczęście gmina ich nie postawiła. No, bo nie były atestowane. I dobrze, że rodzice byli tacy, że tam odstąpili od tych pretensji roszczeń. Także szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym zebraniu. Dziękuję państwu. Fotowoltaika, bardzo ważne. Fotowoltaika. Też słuchajcie tak. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na liście rezerwowej. Jeszcze dzisiaj rozmawiałem. Wchodzą firmy prywatne i jakby tu mieszkańcy się trochę mylą. Myślą, że na przykład w Olimpiku to było spotkanie zorganizowane przez burmistrza. Nie, w żaden sposób. Ja wszystkim powtarzam, wysłaliśmy SMS-y do państwa. Nie wiem, czy dotarły zainteresowani. Ja nie czytam SMS-y. Ja nie dostałem. A zgłasza pan wniosek na fotowoltaikę? Nie. To nie musiał pan czytać. To pan nie dostał. Dotarły? Tak. Dotarły. I dlatego słuchajcie, mamy wysokie miejsce, 26. pozycja, ale zabrakło dla nas pieniędzy. Złożyłem prośbę do marszałka zarządu, żeby zwiększyli środki na ten cel.
czekamy, ja daję sobie, a już wiedząc jak tam długo to trwa, daję sobie dwa miesiące... Petycję przygotować i wysłać. Dwa miesiące na to, żeby marszałek podjął decyzję, czy dołoży, czy nie. I teraz wy musicie sami już podejmować decyzję, czy poczekacie te około dwóch miesięcy, bo myślę, że w ciągu dwóch miesięcy się wyjaśni, czy jesteśmy zakwalifikowani, bo wzrosły środki, czy nie i na przykład nie, każdy musi iść jakby na swoją rękę to robić. Tak? Ja apeluję mimo wszystko o cierpliwość i zaczekanie, tak? No bo ta jakby perspektywa tego dofinansowania jest naprawdę no, znacząca, nie? Kusząca. Kusząca i dlatego chyba warto poczekać, bo prywatne firmy kuszą jakimiś tam preferencyjnymi kredytami, ale to słuchajcie, nie jest takie przełożenie i nie ma takiej stopy zwrotu ta inwestycja jak w przypadku właśnie takiego dofinansowania z Unii Europejskiej. Panie burmistrzu, zaczęliśmy basenem i kończmy basenem. To kiedy basen? Po drogach. Po drodze. Kiedy basen?